Cześć! Subaru Impreza, nazwijmy to po przejściach, była już na tym kanale. Po przejściach, bo urodzona jako wolnossak, następnie została przerobiona prawie na STI i tamten film bardzo Wam się spodobał. Dlatego postanowiłem powrócić do tej samej koncepcji, ale na innym przykładzie. Wydaje mi się, że bardziej hardkorowym. To znaczy na pewno bardziej hardkorowym. Nie hardkorowa w tym samochodzie jest tylko cena ubezpieczenia. Mniej niż 400 zł na rok za OC i Assistance, jeśli zostanie kupione przez Mubi.pl. Porównywarka, która nie dość, że znajduje najtańszą, najlepszą ofertę, to jeszcze po jej zakupie zwraca 150 zł cashback. I stąd tak niskie ceny. Wejdź na mubi.pl/Zachar, link znajdziesz w opisie i sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić na ubezpieczenie swojego auta. Nawet jeśli polisa jeszcze Ci się nie kończy, warto wejść i zarezerwować swoje 150 zł zwrotu już teraz. Zapraszam. Witam wszystkich, nazywam się Kamil, przyjechałem z Wisły, to jest moje Subaru, jest to moje trzecie Subaru. Auto kupiłem 2 lata temu jako wolnossaka, w sumie zależało mi tylko i wyłącznie na karoserii, żeby nie była jakaś spawana z trzech aut, nie była mocno skorodowana i trafił się wolnossak 1.6, 95 koni zawrotne. Powiedziałem już wtedy, że to auto będzie dosyć mocno przebudowane. Przy zakupie auta interesowała mnie w sumie tylko karoseria i jej stan. Zależało mi, żeby ta karoseria była prosta, nie była spawana tam z kilku aut, nie była naprawiana i żeby była w miarę zdrowa, bo auto też ma swoje lata. Już wtedy wiedziałem, że tu wlecą inne podzespoły z innego auta. I udało mi się sprowadzić z Japonii STI-a JDM 2004 rok. I z tego auta wykorzystałem praktycznie wszystko, jeśli chodzi o podzespoły. Dodałem też kilka takich dodatków, jak chlapacze. Jeśli chodzi o koła, to jest to ATS DTM 17. Bardzo fajne, mocne, lekkie felgi. Na tym mamy opony 215x45. Samochód został rozebrany do zera i karoseria, jak i całe nadwozie zostało polakierowane. Jest to kolor 02C, taka w sumie klasyka, jeśli chodzi o Subaru. Najbardziej znany odcień niebieskiego, był stosowany między innymi na STI-ach. Zderzak jest z GTK. W sumie trochę rzuca się tutaj w oczy ten intercooler, który chciałem schować trochę w zderzaku, żeby jakoś tam nie szpecił tego auta. Brakuje maski z wlotem, ale finalnie też będzie, aczkolwiek będzie wykorzystana do chłodnicy oleju. Jeśli chodzi o wydech, jest to downpipe 3 cale, przechodzący na 2,75 cala Milteca, ale o tym opowiem za chwilę. Silnik pochodzi ze STI-a 2004 roku. Jest to wersja JDM, było kilka różnic co do wersji europejskiej. Mamy tutaj kolektor równoodległościowy na twin scrollu, sprężarka VF37. Jest też kolektor ssący bez klapek TGV i przede wszystkim różni się głowicami. Mamy tutaj ostre wałki, większe kanały ssące i wydechowe. Jeśli chodzi o modyfikację tego silnika, to praktycznie zmienił się dolot, wydech i kilka szczegółów. Dolot został oddzielony tutaj od komory, żeby się to nie grzało, tak zwana lodówka, jak mi ktoś to tam napisał. Nie jestem jakimś fanem stożków, ale w tym aucie było to wymuszone, przez to, że został zamontowany ten intercooler frontowy. Jeśli chodzi o napędy, jest tu skrzynia sześciobiegowa z DCCD, czyli mamy regulowane spięcie mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Z przodu jest szpera typu Torsen. Jeśli chodzi o tylny dyfer, szpera płytkowa 20 Nm. Są też, wiadomo, mocniejsze, grubsze półosie napędowe, inne zwrotnice.
Jeśli chodzi o hamulce, jest to tak zwane złote Brembo, jeszcze z rozstawem 5x100. Jeśli chodzi o wydech, jest to 3 cale downpipe. Downpipe też został przerobiony, bo Twin Scroll ma inną trochę flanszę. I potem przechodzący na 2,75 cala Milteka. Bardzo przyjemne przepływy, fajnie się auto udało wystroić. W tym momencie mamy 360 koni i 400 Nm. Jest to wystrojone na sterowniku z STI'a z 2004 roku. Wiązka i cała reszta, nawet licznik, do czego przejdziemy za chwilę, pochodzi właśnie z tego dawcy, czyli z tego JDM-a. W sumie z tego auta bazowego została tylko karoseria. Jeśli chodzi o wnętrze, to też zostało trochę przerobione. Fotele zostały obszyte. Jest tu alkantara i materiał. Tak samo tylna kanapa i boczki. Jeśli chodzi o deskę, to przygotowałem się trochę na macanie plastików. Jest to oflokowane. Licznik pochodzi też z wersji STI'a. Gałka zmiany biegów też z STI'a. Nawet dźwignia ręcznego pochodzi z STI'a. Mamy tutaj dołożone przyciski od sterowania DCCD. Tu dorobiliśmy jeszcze przycisk zmiany map silnika i przycisk od ALS i LC, czyli procedura startu i podtrzymania turbo. Kilka rzeczy zostało zrobionych w hydrografice. Panel środkowy, ramki koło klamek, jak i koło przełączników szyb. Zależało mi na tym, żeby auto było kompletne, żeby się dało jeździć tym autem cywilnie. No i taki efekt w sumie udało się uzyskać. Czas na test dwulitrowca i okazuje się, że ja w tym samochodzie mieszczę się bez problemu. Co więcej, wsiadłem tu i nie musiałem nic kompletnie ustawiać. Siedzę zgodnie ze sztuką nad głową, mam całkiem sporo przestrzeni. Nic mi nie przeszkadza, no tym bardziej, że jakbym chciał tutaj ponaciskać plastiki, to w sumie nie mam na co narzekać, bo tak jak już Kamil wspomniał, wszystko jest tak właśnie ładnie wykończone, również na drzwiach, no wygląda to dobrze, a do tego nie daje powodu do narzekania na skrzypiące plastiki. Z tyłu już nie ma cudów, ja tutaj się zwyczajnie nie mieszczę, sami widzicie, przestrzeni na nogi nie ma, pod fotelem również, no powiedzmy, że buty na wcisk wchodzą, ale co ciekawe, nad głową miejsca mi absolutnie nie brakuje, też na wcisk, ale siedzę wyprostowany. Tak czy inaczej, nie chciałbym tutaj spędzić dłużej niż czas tego nagrania. Generalnie trzeba podkreślić, że po wykończeniu tego wnętrza w taki, a nie inny sposób, wygląda to w środku trochę jak pluszowa zabawka, taki miś do przytulania, a nie samochód, który tak wiele potrafi na drodze. Auto jest nadal praktyczne, mamy tutaj nawet bagażnik, co prawda trochę odelżony, trochę wybebeszony, ale jakby ktoś chciał, to można coś przewieźć. W tym projekcie był taki zamysł i o to też chodziło, żeby co niepotrzebne wyrzucić. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i włączenia powiadomień o nowościach natychmiast po publikacji. Co więcej, powiadomię Cię nawet przed publikacją, bo na moim Facebooku i Instagramie zdradzam, co na kanale będzie dopiero za jakiś czas. Linki znajdziesz w opisie. Jeśli chodzi o pomysł zbudowania tego projektu, to zależało nam na tym, żeby zbudować auto, które nigdy nie wychodziło fabrycznie w takim setupie. Żeby wykorzystać lekkie nadwozie imprezy GC i włożyć wszystkie podzespoły z STI'a New Age'a. Chodziło o to, żeby osiągnąć jak najlepszy stosunek mocy do masy, no i też bez zbędnej elektroniki. Nie mamy też tu ABS-u, nie mamy poduszek. Wszystko, co niepotrzebne w takim aucie, zostało usunięte. Na tę chwilę auto waży około 1300 kg i myślę, że to w tym setupie ze skrzynią sześciobiegową z dyfrem R180 jest wynikiem bardzo dobrym.
auto powstało w moim warsztacie. Zajmujemy się mechaniką pojazdową ze specjalizacją Subaru. Natomiast chciałbym podziękować wszystkim osobom, którzy przyczynili się do budowy tego projektu. Było ich wiele, także nie sposób wymienić. Ja dobrze pamiętam swój test w autocentrum Subaru Imprezy STI, gdzie ja powiedziałem mniej więcej w drugiej minucie jazdy tym samochodem, że ja go do końca nie ogarniam i nie będę opowiadał o tym w pozycji eksperta, tylko raczej kogoś, kto mówi: okej, ten samochód mnie przerasta. Cóż, niewiele się od tego czasu zmieniło. Mogę co najwyżej cieszyć się całym tym zestawem dźwięków, wrażeń, wciskania w fotel i tego, jak ten samochód wcale nie tak jakoś żyletkowo i super precyzyjnie skręca, ale posłusznie, dzięki temu, że ma odpowiedni napęd. Tak jest. Trochę się przychyla nawet. Nie jest to taki taboret. Trochę też trzeba tą kierownicą nakręcić. Nie jest też układ kierowniczy zestrojony aż tak torowo. Więc to, co Kamil mówił, że mimo swoich parametrów ma to być wciąż samochód na co dzień, i to taki nieszczególnie wymagający, popatrzcie. Bardzo ciekawe, człowiek by się tego nie spodziewał, wsiadając do tak przerobionego auta, a tymczasem... I hamowanie. O, skubany, ABS-a nie ma. Zostawiłem chmurkę siwego dymu z tyłu. Że nieco wyższej prędkości pozwoliłem sobie mocniej dotknąć hamulec i momentalnie zostawiłem za sobą taką chmurkę siwego było dymu. Było słychać. Siwego dymu, słychać było nawet. Było, no. Tak, bo zblokowało na amen, tak? Ułamek sekundy później sobie przypomniał, ABS-a nie ma, no tak. Mówi się, że cicha woda brzegi rwie. I rozmowa z Kamilem, która na początku taka była spokojna, właściwie spokój cały się skończył, kiedy dodał gazu. Sami wiedzieliście, co z tego wyszło. Czy to jest samochód, który jest na, powiedzmy, etapie rozwoju, który jest bliżej końca, czy jeszcze będziesz przy tym trochę dłubał i jeszcze go podkręcał? Auto będzie jeszcze mocno modyfikowane. Planujemy zrobić, jak się to mówi, 500+. Zostanie przerobiony też trochę jeszcze układ sterowania silnikiem, bo planujemy założyć Ecomastera EMU, bardzo popularny sterownik. I myślę, że finalnie się skończy na tych 500-600 koni, ale zobaczymy, czas pokaże. Cóż, życzę realizacji wszystkich planów, tego 500+, czy nawet 600+. Dziękuję za zaprezentowanie samochodu. Muszę teraz zresetować swoje uszy, bo to naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Dziękuję Wam również za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji. Mam nadzieję, że mikrofon przekazał choćby 10% tego, co tutaj się działo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!